Idziemy z Miłoszem poćwiczyć sobie i dzisiaj będzie dzień, w którym nie będę pokazywać żadnego z chłopaków. Witam Cię w nowym pięknym dniu. Dzisiaj będzie odcinek na pewno trochę kontrowersyjny dla... Może nie kontrowersyjny, bo to będzie prawda. Tylko, że to będzie odcinek, na który wpadnie pewnie dużo osób z innych kanałów. Będą łapeczki w dół, jakieś komentarze, ja je będę kasować. Na tym kanale nie będzie, później wytłumaczę, że film odnośnie Nitra, bo zastanawiałem się, czy mówić o nim na tym kanale, czy też nie. No ale mówię to bez sensu, żeby nie powiedzieć. Więc dzisiaj będzie o tym. Pytam się Miłosza, czy idziemy w lewo, czy w prawo. Tam jest normalne wejście. A tutaj jest przez parking, tylko tyle, że czuć spaliny. Ale ty lubisz, a Miłosz właśnie, bo co, o co mi chodzi? A Miłosz powiedział, że on lubi takie spaliny czuć. Tylko ty lubisz benzynę czy spaliny? Bo wiesz, bo tutaj czuć, to się ciężko oddycha. Benzynę? A, benzynę. Nie, to dobra, wycofuję się. Teraz Miłosz mi pokazał, że wczoraj jak był na siłowni sam, To ćwiczyłeś, tak? Ja nigdy z tego nie korzystałem, nie wiem nawet jak to... A to jest na ten, na... Na bicepsy, na bicepsy? O! Co ty robisz? Chcę pokazać mięśnie. No ale to jest na nogi, wiesz, że nie? Tak jest. Milo chce koniecznie iść na brzuszki, żeby robić brzuszki. Ja mówię, że ja mam mięśnie, tylko one są niewidoczne, one są schowane. Próbuję wszystko wziąć na nogi. O nie, nie, wiesz, to wszystko to może być za dużo. Jeszcze nie jestem rozgrzany, jeżeli chodzi o nogi, dopiero pierwsze ćwiczenie. Nie rób. Powolone to jest. Milo zdziwiony, bo było na maksa wziąłem. Wszystko było. Co? To wszystko było, na maksa wziąłeś. Nie. No tak. Serio to było wszystko? No zobacz, czekaj. Nie. No to jest na maksa, nie? Nie gadaj, że ja wziąłem wszystko. Ile? 130 kilo? No. Wziąłem na plecy, czyli ciebie takiego. Na nogi wziąłeś tak naprawdę. No, ale musiałem wstać. Cięż. Tak, ale to nogi się dziwią. Tu mnie boli bardzo. Nie robię tego, bo myślę w stanie. Ale wziąłem 130 jak ten. W takich ćwiczeniach trzeba uważać. Ja tutaj Miłoszowi cały czas mówię, nie robić na siłę, bo tu nie o to chodzi. A teraz czas na chińszyznę. Do domu też kupiliśmy, Kasi i Marcelowi. No dobrze, to ja może powiem, o co chodzi. Całkiem niedawno, nie wiem, czy to były 2 miesiące temu mniej więcej, miałem dramę z jakimiś tam youtuberami. Dużo osób komentowało różne moje filmy, wypowiadali się, wyzywali mnie i między innymi Nitro też mnie wyzwał. Wyzwał mnie od śmiecia, tak? Czyli, że jestem śmieciem. Ale tam nic sobie nie robiłem z tego, odpuściłem sobie ten temat, bo... No bo po prostu mówię, nie będę tego, jak to się mówi, lepiej czasami czegoś tam nie ruszać, bo śmierć. Więc odpuściłem sobie ten temat, ale jak byliśmy w Szklarskiej Porębie, to... Co? Ja zaraz przyjdę, a co? No jak byliśmy w tej Szklarskiej Porębie, to wszedłem na live'a do Nitra, no i napisałem jemu taki oto tekst. Zbulwersował się, wzburzył się, no i zaczął, tam dał mi shadowbana, zaczął mnie wyzywać moją rodzinę i tak dalej, włącznie z tym, że mi da mi pieniądze na paliwo i żebym przyjechał do niego, to mi sprzeda liścia później jakimś, no generalnie, że dostanę. Ale nie chcę tego ciągnąć tutaj, tej sytuacji, znaczy ja nie chcę właśnie na tym kanale tego jakby ciągnąć, więc przerzucam to wszystko, odpowiedź i cały film jest na kanale Mazur na żywo. Obrażanie kogoś, wyzywanie przed kamerą, dzień dobry, to jest takie, cześć, to jest takie też kozaczenie. I zobaczymy, sprawdzimy Nitra, jak on kozaczy, czy wywiąże się z tego i mi sprzeda liścia. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw. Chciałbym bardzo, żeby mi sprzedał liścia. Tak. Wszystko powiem na tamtym filmie. No i już oficjalnie to jest to, co, na co czekałem, a w zasadzie na to, na co nie czekałem. YouTube Shorts pojawi się w Polsce oficjalnie
14 lipca. Dzisiaj z Miłoszem rozmawialiśmy na ten temat i Miłosz powiedział, że nie chce nagrywać filmików na TikToka. Ale dobra, Milo, ale jak na Shorts YouTubie będziesz nagrywać? To nie wiem. Bo my to po prostu w ogóle nie jesteśmy do tego przekonani. Ja nawet, wiesz co, Milo, nawet sobie w pewnym momencie myślałem, że z jakimiś streamami czy coś nie przejść na Twitcha. Nie wiem, jak to będzie. Zobacz, zwróć uwagę, że niewielu jest twórców nowych. Zawsze co roku, latem, pojawiał się ktoś nowy. A w tym roku ja nie słyszę. Są jakieś kanały, które nagle się pojawiły i mają dużo wyświetleń. Nie ma nikogo nowego. W tym roku nie ma nikogo nowego. Wydaje mi się, że coraz ciężej będzie się wbić na YouTube'a normalnymi filmikami. Bo nie dotyczy to głupich filmików rozrywkowych. Teraz sobie z Kasią pijemy kawkę, a tutaj czasami koło nas, koło kwiatów latają osy. Osy czy pszczoły? Pszczoły. Bo pszczoły, tak? Pszczoły latają sobie. No i na pewno ktoś mi powie, ale przecież YouTube Shorts już jest. Jest. Czyli, ale można oglądać filmiki. Natomiast nie ma możliwości tworzenia filmików, zmieniania kolorów i tak dalej, więc to dopiero się pojawi. Już wkrótce. Kasia mi kazała wstukać, jak być romantycznym. Dzisiaj jest nasza 18. rocznica ślubu. 18 lat po ślubie jesteśmy. No i muszę coś przygotować. I mam pomysły. Tutaj pełen bukiet kwiatów. Ale na Instagrama nie zrobię zdjęcia. Albo pod Instagrama. Pod media społecznościowe powinienem zrobić. No i mam tutaj inspirację. Niektórzy się zaręczają drugi raz. Ty co mówisz? Ale jakich jaj? Że zaręczyny? Miłosz mówi, że pada, jak Kasi powiedziałem. Ale zaraz mi się dostanie, że nie będzie padać. Tak, kochanie? Marcin, może byś poprosił Marcela, żeby zniósł mi parasolkę i ta... Dobra, myślałem, że mnie opierniczasz o to, że przecież miało nie padać. No bo miało nie padać, a pada. Dobra, który ci zniesie? Parasolkę i co? Parasolkę i kustkę jeansową. Dzisiaj będzie taki krótki vlog, mówiący o tym, że po co się rzucać? Po co się rzucać? Po co kreować się na kozaka w internecie? No, chyba, że się spotkamy, to będzie inaczej. Ale to jest, wiesz, jak ja to sobie wyobrażam, to jest tak, jak ja miałbym tutaj teraz w kamerze, nie wiem, Mariusza Pudzianowskiego, Jana Błachowicza, czy kogokolwiek jakiegoś innego atletę, sportowca, fightera wyzywać i być wielkim, co, ja będę wielkim gozakiem i wiesz, widzowie będą mi klaskać, że wow, zaorałeś go czy coś. No wszyscy znamy to powiedzenie. Bez sensu, zobaczymy. To jest osoba, która naprawdę najmocniej pod tym kątem nadepnęła mi na odcisk. I tego tak szybko nie popuszczę. Także jeżeli chcesz, to zobacz sobie tamten film na kanale Mazur na żywo, ale jeżeli ci to nie interesuje, spoko. Najlepiej tak będzie. Dzięki za oglądanie i cześć. A, czy ja mówiłem o tym, że jak wystartuję do takiego Pudziana przed kamerą, to później będę mu miał, to później będę miał odwagę powiedzieć mu w 4 oczy to samo? Chyba nie.